Orzeł wylądował. Słuchajcie, Chorzów to nie tylko piękny i efektowny stadion, ale też ciekawe miasto do zwiedzania. Takie mam przynajmniej nadzieję, bo przyjechałem tutaj trochę wcześniej, żeby zobaczyć miejscowy rynek, jak to mniej więcej wygląda, być może coś zjeść. Bo nie wiem, czy wiecie, ale dziś Międzynarodowy Dzień Pizzy. Jak to mówią, dzień święty trzeba święcić. Także tutaj też z taką dodatkowym pomysłem gdzieś, jeżeli chodzi o tę wizytę w Chorzowie. Natomiast oczywiście punktem kulminacyjnym tej wyprawy będzie wielki hicior na Śląskim, a więc mecz Ruch Chorzów, Legia Warszawa. Słuchajcie, jest już tutaj szaliczek, oczywiście na trybunie prasowej się nie pojawi, natomiast trzeba mieć jakąś pamiątkę z wycieczki. Idziemy dalej w Chorzów, mało czasu zostało do spotkania, natomiast zobaczymy, co tutaj się jeszcze uda wydarzyć. Wrażenia ze sklepu kibica fajne, natomiast ceny, no muszę powiedzieć, europejskie. Jak na nasze standardy polskie, to dość duże. Chciałem sobie kupić czapeczkę z Daszkiem, żeby gdzieś była w tej mojej scenografii, natomiast dość sporo kosztowało, ale jestem ogólnie zadowolony, bo skarby fajne. Idziemy zwiedzać dalej. Jest Chorzów, minąłem już sporą grupę, czy właściwie nawet nie jedną grupę kibiców Ruchu. Widać, że tutaj wszyscy odziani w te niebieskie barwy z R-ką, tak naprawdę fajnie. Gdzieś to wszystko jest bardzo mocno dostrzegalne, jeżeli chodzi o taką lokalną społeczność i wiarę w Ruch Chorzów, no bo gdzieś ten projekt przecież no, potrzebuje tej wiary, wiadomo jak wygląda tabela, także tutaj kibice muszą dać siebie maksa, żeby ten pierwszy mecz na wiosnę w Ekstraklasie był dla Beniaminka udany, bo tak jak powiedziałem, tabela jest jakby jasna, natomiast też gdzieś tę rywalizację podsyca fakt, że to jest przecież mecz z Legią, czyli taki mecz gdzieś powiedziałbym wysokiego ryzyka, no ale przecież też duża firma przyjeżdża do Chorzowa, także na pewno musi być mobilizacja na 110%, żeby ten początek wiosny był jak najbardziej udany. Słuchajcie, będzie małe lokowanie produktu, byłem teraz w pizzerii, zjadłem dwie małe pizze przed meczem, żeby mieć siłę, energię na oglądanie spotkania. Mogę polecić wam naprawdę Domino's Chorzów Centrum, natomiast no pizza pizzą, ale teraz kierujemy się w stronę stadionu, bo na mecz przyjechaliśmy, a nie na obżarstwa. Czytałem w ogóle, że jakiś jest mega problem z kibicami Legii, jeżeli chodzi o dojazd z pociągami. Muszę powiedzieć, że jeszcze się muszę wczytać dokładnie, o co chodzi dokładnie, żeby gdzieś zbadać, bo wiem, że jest spora delegacja z Warszawy, także zobaczymy. No mam nadzieję, że to święto będzie z naprawdę gigantyczną grupą kibiców, no bo to jest blisko 40, albo nawet ponad 40 tysięcy ludzi, którzy zasiądą dziś na stadionie, także naprawdę na emocje, jak to się mówi, gwarantowane. No i zobaczymy, co nas czeka na stadionie w Chorzowie. Słuchajcie, jestem pod stadionem, czy właściwie przed obiektem, jak się powinno mówić, Ruch Chorzów. Naprawdę Stadion Śląski robi duże wrażenie z zewnątrz, no bo to jest gdzieś taka imponująca arena, natomiast muszę powiedzieć, że dawno takich wojaży nie miałem, jeżeli chodzi w ogóle o dotarcie na stadion, no bo muszę wam powiedzieć, że niby to jest ekstraklasa, ale czułem się, jakbym szedł na jakieś spotkanie Ligi Mistrzów, nie wiadomo ile tych gate'ów, bramek, stewardów, organizatorzy, logistyka, no muszę powiedzieć, że to naprawdę na takim poziomie trochę śmiesznym jest zorganizowane, natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać, że mecz z Legią, a więc duże spotkanie, wiele też kibiców z Warszawy, także też gdzieś trzeba wziąć pod uwagę, natomiast mówiąc całkiem serio, ja w ogóle miałem problem, żeby na ten stadion wejść, czy właściwie na, powiedziałbym, tą przestrzeń pod stadionem, bo też musiałem tłumaczyć, dlaczego ja tu chcę wejść, że jestem z prasy. Musiałem się też gdzieś tłumaczyć policjantom, natomiast na samym końcu gdzieś krążając dookoła tego stadionu udało mi się wejść, no i zobaczymy, jakie widowisko nas czeka. Natomiast tak jak mówię, no przed pierwszym gwizdkiem jeszcze półtorej godziny, a ja już czuję się zmęczony, wykończony i trochę mam tego serdecznie wszystkiego dość. Kto nie był na Stadionie Śląskim, to wszystkim serdecznie polecam, bo naprawdę robi gigantyczne wrażenia. Tutaj byłem przy okazji meczu Ruch Śląsk, to było to spotkanie 2-2. Pierwszy mecz niebieskich na Stadionie Śląskim, zresztą vlog z tego meczu możecie zobaczyć na moim kanale. Natomiast byłem jeszcze dużo wcześniej, to był mecz reprezentacji Polski, prowadzony jeszcze wtedy przez Jerzego Brzęczka i pamiętamy mecz z Portugalią. Bramkę strzelił Kuba Błaszczykowski, no i generalnie bardzo fajne spotkanie. Natomiast teraz, no gdzieś być może nawiążę ten mecz z Legią, do tamtego spotkania. Chodzi mi o atmosferę na trybunach, no przecież ma być bardzo dużo ludzi, bardzo dużo, duża liczba kibiców, gości i gospodarzy. Tak naprawdę gdzieś to powoduje, że ta atmosfera może być dobra, bardzo dobra, no chyba nawet taka idealna, jeżeli chodzi o początek rundy wiosennej w Ekstraklasie. Hej, Stadion Śląski, cześć, jestem teraz na trybunie tak zwanej prasowej, czyli najlepszy widok ever. Muszę wam powiedzieć, że mega, zacieram ręce na to spotkanie z kilku powodów, no też nie będę na siłę jakiś nieoczywisty, no ale słuchajcie, mecz Ruch Legia, no to wystarczy właściwie dwa słowa, natomiast tak, powrót po wielu tygodniach udręki w
końcu nasze kochane Ekstraklasy. Natomiast no de facto to nie jest pierwszy mecz. Pierwszym meczem oczywiście jest spotkanie Stali i Puszczą. Jak nagrywam, jak to mówię w tej chwili, to jest wynik 0-1 i zobaczymy, czy taki wynik też się w ogóle utrzyma. Czy Żubry sprawią gdzieś kolejną sensację i wygrają kolejny mecz z rzędu? Może nie, no bo tam był remis na koniec roku z Jagą, natomiast cały czas bez porażki, to już można chyba powiedzieć 5 meczów, jeżeli tak dobrze na szybko liczę. Natomiast jakby zostając w Chorzowie, no słuchajcie, trochę się rozczarowałem tym całym wejściem, bo tak jak nagrywałem wcześniej, no to były naprawdę wielkie ciężary, żeby tutaj wejść. W ogóle cała ta struktura organizacyjno-logistyczna leży, ale też no, z drugiej strony trzeba pamiętać, że przecież duży mecz, dużo kibiców, cały też ten sektor gdzieś przeznaczony właśnie dla sympatków. Z Warszawy blisko 5000 miejsc, tam w ogóle były mega jakieś przepychanki, jeżeli chodzi o transport, czy właściwie dojazd, bo czytałem, że tam był problem na linii właśnie miasto-klub. Legia też się niespecjalnie gdzieś mogła porozumieć właśnie z ruchem, jeżeli chodzi o przejście kibiców z dworca na stadion, z tego co pamiętam, ale też pewnie gdzieś mogę coś pokręcić, bo mówiąc szczerze, nie czytałem w ogóle Twittera, jak pojechałem, bo chciałem sobie jeszcze przejść po Chorzowie, ale naprawdę, tak jak tutaj siedzę, jest równo godzina do meczu, oczywiście 59 minut do pierwszego gwizdka, to muszę powiedzieć, że mega czekam. No i mam nadzieję, że będą mega emocje i wyczuwam w powietrzu jakąś mega niespodziankę. Być może remis, a być może nawet zwycięstwo drużyny niebieskiej. Pierwszego straconego gola. Później wiadomo, stracona bramka na 1-0. Jakiś Legia swoje sytuacje już głównie po kontrach, gdzie chcieliśmy odrobić wynik stwarzała. My te swoje sytuacje mieliśmy i na pewno gdzieś w następnych spotkaniach będzie trzeba pracować nad tym, żeby te sytuacje, do których dochodzimy, czy nawet te gdzieś zalążki sytuacje po prostu lepiej wykorzystywać. No tak, to, że 10 minuta drugiej połowy. Mówię, do momentu wtedy bramki nie czuliśmy, że Legia nas zagraża. Widzieliśmy, że zaczynają się powoli rozprawiać tym, że nie mogą sobie stwarzać jakichś większych dogodnych sytuacji. My gdzieś się tutaj nakręcaliśmy, no ale koniec końców gdzieś ten gol zdecydował o tym, że dzisiaj to spotkanie przegrywamy. Jak się grało przy takiej publicy, przy całym tym anturażu? Na pewno po to się gra w piłkę, żeby przed taką publicznością na takich stadionach występować. Wnioski na pewno, przeanalizować ten mecz i po prostu się dobrze zregenerować. W Polsce przy ponad 37 tysiącach rzadko się gra. Oczywiście, no na pewno. Uważam, że pełne trybuny powinny być w każdych spotkaniach, jak to jest możliwe. Po to też gramy dla kibiców i na pewno ja chciałem podziękować kibicom, którzy z nami przyjechali tak licznie i nas wspierali. Zawsze są z nami i na pewno też to nam dało powera. To ostatnie pytanie tylko o tą wyprawę do Norwegii. Tam może być zupełnie inny klimat niż w Polsce, dużo chłodniej. To może być dla nich atutem, przeszkodą? Nie są w lidze. Lech w zeszłym sezonie wykorzystywał takie atuty rywali ze Skandynawii. Szczerze mówiąc, nie ma co szukać jakichś atutów czy innych rzeczy. Musimy się skupić na sobie. Myślę, że pogoda to nie będzie dla nikogo problem. My też mamy taki klimat, gdzie zimno, też były mrozy. No skupiamy się na sobie, mówię, najważniejsza regeneracja. Nie ma łatwych spotkań, szczególnie w lidze konferencji. Nic innego, tylko musimy po prostu skupić się na sobie i jak ta przygoda trwa. Dobra, co ja mogę powiedzieć? Słuchajcie, zimno to jest pierwsza
moja refleksja po meczu. 0-1, Ruch przegrał Legia górą. No i trzeba powiedzieć, że takie spotkanie może nie wyrównane, może nie na styku. Na pewno pierwsza połowa była taka średnia. Nie zapamiętałbym szczególnie tych pierwszych 45 minut. Natomiast druga była naprawdę fajna, tylko wyszło tu już moim zdaniem takie indywidualne różnice jakości. Z wielu piłkarzy, zwłaszcza Żuzułę, no to jego podania to magia. Naprawdę oglądać go z wysokości trybun to jest coś wspaniałego. I żeby nie było, że nie wiem, że legionista, że kibicuje Legii, natomiast naprawdę obiektywnie trzeba ocenić, że to jest po prostu masterclass w naszej ekstraklasie. No i bramka też wciśnięta w takim momencie, trzeba powiedzieć, naprawdę dobrym dla Ruchu, bo myślę, że niebyscy się rozkręcali, niebyscy mieli wcześniej dobrą sytuację, no i ta bramka ich tak trochę podłamała, jak zresztą powiedzieli sami piłkarze po spotkaniu, udało mi się tam kogoś dorwać, chociaż ciężko w tej migzanie gdzieś walczyć, zwłaszcza z zawodnikami Legii, natomiast summa summarum, no Legia inauguruje rundę zwycięstwem bardzo cennym, a Ruch, no niestety wygląda źle, ale cały czas będę wiernie bronił tej tezy, że to niebiescy się utrzymają, wierzę w ten projekt trenera Niedźwiedzia, wiem, że być może jakichś takich argumentów, czy to jakichś, powiedziałbym, merytorycznych jest mało, ale dlaczego nie, trzeba wierzyć, bo póki piłka w grze, mimo tych dużych różnic punktowych, to ja wierzę i myślę, że tutaj będzie naprawdę fajna, udana, obiecująca wiosna dla kibiców Ruchu Chorzów. A Wam, moi drodzy, dziękuję za oglądanie materiału. Taki vlog podróżniczo, nie wiem, powiedzmy sportowy, czyli wycieczka do Chorzowa, to jak wygląda mecz. No sam przyjazd gdzieś tam dookoła spotkania. Ciężko było dojechać, ciężko było dotrzeć na ten stadion, ale finalnie się udało. Mecz oceniam tak pod kątem piłkarskim, no nie wiem, 6 na 10. Ja wiem, że jestem optymistą, być może niepoprawny, natomiast no niewiele się tak naprawdę działo. Kibicowsku super, petarda, ale jakby na to byłem przygotowany, więc tutaj no jakby nie wyróżniam tego aspektu gry, bo wiem, że ten kocioł czarownic zaczarować potrafi, to dzisiaj oglądaliśmy. Podsumowując, wielkie dzięki za dzisiaj, za tego vloga. Wkrótce na kanale pojawi się materiał z meczu Śląsk-Pogoń, bo też się wybieram na mecz, tym razem do Wrocławia w niedzielę na mecz właśnie lidera Ekstraklasy, także też zachęcam do oglądania tego materiału. Dzięki, pozdro i do zobaczenia.